A zatem, co wydarzyło się w tym tygodniu? Tak jak powiedziałem, Facebook przygotował olbrzymią zmianę z punktu widzenia tego, do czego się przyzwyczailiśmy. Kilka dni temu Facebook ogłosił nowy wygląd, przede wszystkim wygląd serwisu, ale za tym zmianami w wyglądzie idą również istotne zmiany w funkcjonalności tego największego serwisu społecznościowego na świecie. Mianowicie z jednej strony wygląd uległ dużej zmianie, bardzo dużą wartość taką wizualną zyskują zdjęcia, zyskuje wideo, interfejs został znacząco uporządkowany i, co wielu krytyków zarzuca Facebookowi, w jakiś tam sposób stał się bardziej podobny do interfejsu Google+. Z drugiej strony, czyli to jest pierwsza zmiana, wygląd. Z drugiej strony Facebook zunifikował wygląd swojego serwisu na urządzeniach stacjonarnych i na urządzeniach mobilnych. Zatem w tym momencie, czy może za chwilkę już dla wszystkich użytkowników, będziemy widzieli dokładnie to samo i na korzystając z Facebooka na przykład za pomocą komórki i za pomocą peceta. Natomiast trzecia, równie istotna zmiana dotyczy sposobu filtrowania treści. Facebook znacznie bardziej będzie teraz wykorzystywał informacje o naszych preferencjach, w tym celu, aby prezentować na naszej ścianie, na naszym newsfeedzie, na naszej ścianie aktualności, jak zwał, tak zwał, informacje, które prawdopodobnie najbardziej będą dla nas interesujące. Mark Zuckerberg na konferencji wielokrotnie używał słowa gazeta na opisanie tego, czym teraz Facebook ma się stać. Zatem Facebook według Marka Zuckerberga będzie staje się coraz bardziej nowoczesną gazetą, która na podstawie naszych preferencji będzie filtrowała dane, które prawdopodobnie nas będą interesowały. Facebook jeszcze w tej wersji nie jest dostępny dla wszystkich, aczkolwiek można się zapisać na specjalnej stronie, na listę oczekujących. W ciągu pewnie kilku tygodni będzie on dostępny dla każdego. Drugą informacją, którą chciałbym się dzisiaj z Państwem podzielić, jest kontynuacja pewnych wątków związanych z mobilnymi płatnościami. Wielokrotnie w naszych newsach poruszałem tego typu tematy, ponieważ uważam, że są niezwykle istotne dla rozwoju e-commerce i w ogóle przedsiębiorczości w Polsce. I okazuje się, że w Polsce bank, nasz największy bank PKO BP, uruchomił nową platformę, tak ją trzeba nazwać, umożliwiającą pełną obsługę płatności mobilnych. Platforma ta nazywa się ICO i praktycznie dla klientów banku PKO BP umożliwia pozbycie się standardowej plastikowej karty płatniczej, ponieważ de facto wszystkie transakcje, które przeprowadzamy za pomocą plastiku, można przeprowadzić wyłącznie posiadając telefon wyposażony w aplikację banku i oczywiście będąc klientem banku. Co ciekawe, również ten system umożliwia przelewanie płatności niejako automatycznie przez telefon do innych naszych, nazwijmy to, znajomych czy członków rodziny, których znamy numer telefonu, którzy również są klientami banku PKO. Zatem wystarczy wybrać z książki adresowej telefonu adres osoby, do której chcielibyśmy przelać pieniądze, potwierdzić PIN-em i w ciągu kilkunastu sekund pieniądze są już na koncie naszego znajomego. Czy to jest rewolucja? Myślę, że w jakiś sposób tak, ponieważ bank PKO BP jest największym bankiem w Polsce i jest to kompletne rozwiązanie na niespotykaną na całym świecie skalę. Bardzo możliwe, że również inne banki dołączą do tego rozwiązania właśnie oferowanego przez bank PKO BP. Wtedy mielibyśmy do czynienia ze standardem. Bardzo się cieszę, że jest to polska inicjatywa. Trzecim newsem z kolei jest informacja odnośnie tego, że Pinterest, który bardzo możliwe, że przez wielu z Państwa jest wykorzystywany w bardzo prywatnych celach, wprowadza narzędzia analityczne, których dotąd brakowało. Wiele firm korzysta z tego serwisu do publikowania istotnych wizualnie, silnych wizualnie materiałów, zatem Pinterest jest bardzo często miejscem docelowym różnych firm związanych z modą na przykład, ponieważ to obrazkami ten serwis stoi, ale dotychczas trudno było określić, w jaki sposób te treści, które publikujemy na tym serwisie, były konsumowane przez naszych odwiedzających, przez internautów. Teraz serwis ogłosił właśnie uruchomienie nowego zestawu narzędzi analitycznych, tym samym tworząc prawdopodobnie podwaliny pod model finansowania, pod model monetaryzacji, ponieważ ten serwis, mimo że ma około 30 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie, należy do 50 najczęściej odwiedzanych serwisów internetowych w Stanach Zjednoczonych, nie generuje żadnych przychodów. Aczkolwiek rynek wycenia ten serwis na olbrzymią wartość. To było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze newsy.